Witajcie, Tomek Choła z zrzutka.pl. Dziś w studiu goszczę Roberta Wagnera z Wrocławia. Dzień dobry. Organizatora zrzutki na azyl dla dzikich zwierząt w poznańskim ZOO, część druga. Tak, już część druga teraz. Robert, na zrzutce to twoja trzecia zrzutka, prawda? Tak, trzecia zrzutka na portalu zrzutka.pl. Dlaczego zbierasz pieniądze dla poznańskiego ZOO? Może dlatego, że jestem zwierzolubem, zawsze sprawy zwierząt były mi bliskie. No i chyba duża część ludzi została poruszona tym, co wydarzyło się w listopadzie zeszłego roku, kiedy to na granicy polsko-białoruskiej został zatrzymany transport tygrysów. A ponieważ no, nie mamy w Polsce warunków do tego, żeby takich zwierzęta azylować, pani Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego ZOO, chciałaby taki azyl stworzyć, no to chyba trzeba jej pomóc. Pomagasz już drugi raz. Tak, drugi raz z tego względu, że pierwsza zrzutka, no nie chciałem jej przyciągać w nieskończoność, zakończyła się, można powiedzieć, sukcesem, ponad 150 tysięcy złotych, które zostały od razu praktycznie przekazane na konto wskazane przez poznańską placówkę. A ponieważ cały czas tych pieniędzy jest mało na to, żeby wybudować azyl w poznańskim ZOO, zdecydowałem się założyć kolejny raz zbiórkę, dlatego jest nazwana część druga. Jak ty to robisz? Jak promujesz te zrzutki? Dlaczego ludzie chcą je wspierać? O ile pierwsza zrzutka nie było potrzeby specjalnego promowania, to wtedy sprawa była tak naprawdę świeża, ludzkie emocje, chęć pomocy. Ludziom trzeba po prostu tą pomoc umożliwić. Najlepiej właśnie za pomocą takich prostych akcji. Możecie wpłacić, pieniądze zostaną przekazane. Ludzie wtedy wiedzą, że skoro sami nie mogą pojechać, sami tego wybudować, a mają środki finansowe, starają się pomóc. No i właśnie na takich rzutkach zbiera się pieniądze, które są do tego potrzebne. Część druga to już był taki bardziej przemyślany plan, choć też nie do końca, ponieważ założenie było zebranie kolejnych 5, maksymalnie 10 tysięcy, ale dzięki pomocy pewnych ludzi udaje się organizować licytacje na wydarzeniu na Facebooku, z których dochód całkowicie zostaje przeznaczony na tą właśnie zrzutkę. Bo zrzutka ma cel 66 tysięcy, już jest ponad 57 tysięcy. Tak, znaczy fajne jest to, że można w każdej chwili przedłużyć czas trwania zbiórki oraz zwiększać kwotę docelową. Albo w każdej chwili ją zakończyć, jeżeli uznamy, że ta zrzutka już tak naprawdę wyczerpała się i nie ma możliwości zaangażować ludzi w to, żeby tam wpłacali. Pamiętajmy, że no, nie każdy ma taką możliwość, a nikt nie, na okrągło nie będzie w stanie wpłacać przez jakiś tam dłuższy okres czasu, tak? Jak to się dzieje, że ludzie chcą wspierać twoje zrzutki? Może dlatego, że pierwsze dwie się udały, pierwsze dwie były na tyle wiarygodne, że pieniądze trafiły do odbiorców. To też jest ważne. Druga sprawa, no, zasięg, użycie innych mediów społecznościowych. Z pewnością Facebooka, który ma największy zasięg. Oraz mimo wszystko wsparcie mediów tradycyjnych, choć elektronicznych. No, jeżeli media nie będą o tej sprawie pisać i nie zainteresują się tą sprawą, to sam Facebook ani sama zrzutka nie pomoże. No, to musi być szersze działanie. Jak na razie się udaje. A jakie działania robisz na Facebooku? Jest wydarzenie założone, które nazywa się podobnie Zbiórka i licytacja dla poznańskiego ZOO. Tam organizuję codziennie kilka licytacji. Przede wszystkim jest to książki, ponieważ udało się nawiązać współpracę z wydawnictwem, ale także przedmioty ofiarowane przez innych ludzi. Pochwalę się, udało się wylicytować książkę pani Olgi Tokarczuk z dedykacją za kwotę 3000 zł, której oczywiście cała kwota trafiła na zrzutkę zorganizowaną na waszym portalu. Świetnie. Kto wspiera zazwyczaj twoje zrzutki? Jakie to są osoby? No trudno mi powiedzieć, bo z większością nie mam kontaktu osobistego. Zawsze gdzieś tam za pomocą Messengera na Facebooku można z sobą porozmawiać. No ale są to ludzie, którzy przede wszystkim, jak o sobie piszą, ujęła ich historia tygrysów, tak? Czyli pewnie są tak samo jak ja zwierzolubami, chcą pomagać, mają taką możliwość, a jeszcze co właśnie jest fajne w tym wydarzeniu, że mają za to możliwość otrzymania książki z dedykacją od autorów, ponieważ ci autorzy sami oferują swoje pozycje wraz z dedykacją personalizowaną zaraz po licytacji. To prawda, że poznańskie zautoryzowało swoją zrzutkę? Tak, pierwszą zrzutkę autoryzowało tak naprawdę w ciągu 2 dni od jej założenia.
ponieważ no, kwota, którą udało się zebrać w ciągu pierwszych 48 godzin przekroczyła moje oczekiwania i to był także warunek postawiony przez Wasz portal, że no, trzeba ją szybko potwierdzić i autoryzować w placówce, inaczej no, będą zablokowane fundusze. Brutalnie to brzmi, ale to jest bardzo dobre, ponieważ no, trudno, żeby ktoś sobie zebrał dużą sumę pieniędzy, a potem jej po prostu nie przekazał na cel, na który zbierał. Tak? Więc udało się autoryzować, jestem w stałym kontakcie z dyrekcją placówki. No cóż, no, zbieramy dalej, mam nadzieję, że jak najwięcej. Jak się teraz mają Tygrysy? W Poznaniu zostały dwa, Goki Gun, czyli ten najbardziej, których zdrowie było najgorsze. Co ważne, z pierwszej zrzutki, gdzie było ponad 150 tysięcy złotych, te środki trafiły na wybudowanie wybiegu dla nich, który już powstanie na tą wiosnę. Już jest teren przygotowany, kwota na nie już jest zebrana. No i oczywiście nie tylko przez tą zrzutkę, ale to był gdzieś tam duży udział, ponieważ całość to jest około 1 200 000, więc no ponad 10% to jest samo stąd, z tej zrzutki, z pierwszej zrzutki, które były na Tygrysy. Ten wybieg ma powstać, ma zacząć powstawać już na już tej wiosny. No i pani dyrektor mówiła, że to jest kwestia kilku miesięcy, kiedy one będą miały już swój wybieg, kotnik i tak wszystkie, tą całą infrastrukturę. No ta druga część, nie wiem, może uda się dozbierać jeszcze troszkę pieniędzy. Docelowo poznańskie zoo potrzebuje ponad 6 milionów złotych. Tego się nie da zebrać na zrzutka.pl, ponieważ nie da się zebrać tego na żadnym portalu. No aż tak ludzie chyba nie chcą pomagać. To musi być jakaś szersza akcja, natomiast tutaj wspieramy to. To nie to, że my za tą kwotę wybudujemy lub nie wiem, uda się za to postawić, nie wiem, jakiś mur. Nie, no po prostu to jest wsparcie. Jedna z wielu nóg, które trzeba, żeby to postawić na nogi, tak? Gdybyś mógł pokrótce zachęcić, dosłownie w 3-4 zdaniach naszych widzów i słuchaczy do wsparcia Twojej akcji, co byś im powiedział? Jest jasny cel. Efekty będzie można zobaczyć. Jeżeli kochacie zwierzęta, jeżeli chcecie pomóc tygrysom, które tak naprawdę cierpią przez nas ludzi, to wspierajcie moją rzutkę, ale nie tylko, ponieważ na Waszym portalu jest kilka rzutek na tygrysy. Wszystkie pewnie autoryzowane, więc wszystkie trafią docelowo tam, gdzie powinny te pieniądze. Natomiast ja zachęcam z tego względu, że można znaleźć wydarzenie, na tym wydarzeniu wylicytować sobie fajną rzecz, fajną książkę od fajnych autorów, a dodatkowo wesprzeć no, moją rzutkę. Dlaczego zdecydowałeś się zbierać z wykorzystaniem narzędzia zrzutka.pl? To jest kolejna moja zrzutka na tym portalu, więc czemu poszło za pierwszym razem u Was? Sama nazwa mnie do tego zachęciła. Skoro robię zrzutkę, to na zrzutka.pl jakoś tak automatycznie. Fajne jest to, że u Was nie ma prowizji. Jeżeli ktoś chce przekazać 100% kwoty, ma taką możliwość, a przy wypłacie mam dokładnie taką samą możliwość wypłacenia 100% kwoty na docelowy cel. Oczywiście fajnie, bo można też wesprzeć wasz portal, ale nie ma u Was tego, że odgórnie trzeba tą prowizję zapłacić. Jeżeli ktoś chce przeznaczyć 100% na dany cel, ma taką możliwość. Tak, to prawda. Nie pobieramy prowizji. Automatycznie pobierać. Nie pobieramy automatycznie, otrzymujemy się z darowizn, które są dobrowolne, których nie trzeba przekazywać. No jasne. Ale dzięki nim możemy istnieć, rozwijamy się. Dlatego ja za każdym razem zachęcam, natomiast zbijam od razu argument tych, którzy argumentują, że oni płacą na konto, a nie na zrzutkę, bo tu jest prowizja, no to staram się wytłumaczyć. Akurat tutaj nie ma prowizji, tu możecie ją zapłacić, oczywiście, jeżeli macie taką chęć, natomiast nie macie takiego obligatoryjnego, że jakiś tam nawet ułamek procenta trafi tam, gdzie nie chcecie. Nie wszyscy nasi widzowie i słuchacze wiedzą, że każda zrzutka ma swoje własne konto bankowe też. I na każdą zrzutkę można wpłacić na indywidualny rachunek konta bankowego. Natomiast no, nie da się tego zrobić za pomocą jednego kliknięcia, tak jak automatycznie można zrobić to na zrzutkę. Natomiast tak można nawet wpłacić z zagranicy, bo się też to gdzieś tam prześledziłem, że można, więc to też jest fajne. Tak jest. Powiedz, gdybyś miał doradzić coś przyszłym organizatorom, jakie rady byś mu udzielił? Przede wszystkim nie kończyć na tym, że założy się zbiórkę. To musi być szerzej rozpropagowane, używać do tego innych mediów społecznościowych, mediów lokalnych na początek, czyli tam, gdzie mieszkacie w danej okolicy, jeżeli dotyczy to sprawy lokalnej, jeżeli to dotyczy innego miejsca, to zainteresować media z tego regionu, z tej części Polski, której zbiórka dotyczy. Tak? Jeżeli zbieracie na jakąś chorą osobę, to zainteresować media z jej miejscowości, wtedy choćby lokalnie już da się radę coś zrobić. Jak temat podchwycą media, to jest szansa na to, że to będzie samograj tak zwany. Natomiast jeżeli się nikt tym nie zainteresuje, to sama zrzutka to jest mało mimo wszystko. No bo no jak chcemy to rozpropagować, tak?
No do tego trzeba użyć wszelkich narzędzi, wszystkich mediów, tych nowych i starych, jeżeli się da, więc to jeżeli ktoś się na to decyduje, to od razu szeroką ławą. Czy w Twoim przypadku założenie zrzutki było trudne? Nie, no trwało to kilka minut, nawet nie kilka minut, no można to zrobić bardzo szybko. Pewnie za pierwszym razem to człowiek się tam trochę zastanawia. No i ważny jest opis tej zbiórki, tak? Tej zrzutki. No nie można sobie napisać, zbieram sobie dlatego, że mam taką ochotę, tylko trzeba to jakoś konkretnie umotywować. To zabrzmi brutalnie może to, co powiem, ale to jest gra na ludzkich emocjach. Tych ludzi trzeba tym zainteresować, a nie robić jakieś masło maślane. To ma być konkretnie napisane, dlaczego zbieram, jaki jest cel, co z tymi pieniędzmi się później stanie i czy będzie można zobaczyć efekt tego. W większości się efekt da zobaczyć, tak? Natomiast no, to trzeba ludzi zainteresować. To jest gra na tym, żeby ludzie się tym interesowali, emocje w tym były, a nie to nie może być jakieś takie byle jakie. Można Cię nazwać seryjnym organizatorem. Zorganizowałeś 3 zrzutki, w sensie trzecia jeszcze trwa. Tak, trzecia jeszcze trwa. Będzie kolejna? To musi być konkretny cel. To nie można sobie założyć zrzutki, no, ktoś ma takie widzimisię, ani na to, gdzie tych zrzutek jest 50 tysięcy, albo gdzie co chwilę o czymś piszą. To musi być temat, musi być flow, musi być emocja, musi być zaangażowanie ludzi i wtedy to ma szansę powodzenia. Są zrzutki, które też zbieramy na Tygrysy nawet u Was, a jaki efekt jest? 0 zł albo 0 wpłat, tak? I ludzie się zniechęcają. No to jest to wszystko to jest to, że ludzie myślą, założę zrzutkę, ona będzie samograją. Tak się nie da tego zorganizować. To musi być naczynia połączone. Zainteresowanie ludzi, zainteresowanie mediów, zainteresowanie mediów społecznościowych, czyli im więcej macie znajomych w mediach społecznościowych albo im więcej ludzi udostępni tą Waszą akcję, tym ona gdzieś tak szybciej nabierze tego tempa. A później, jeżeli już zaczną się te wpłaty, udostępnienia zrzutki, no to jest szansa na to, na pełne powodzenie. Robercie, czy chciałbyś coś dodać na koniec do naszych widzów i słuchaczy? Warto pomagać i pamiętajcie, że ludzie chcą pomagać, tylko to trzeba dać im narzędzie do tej pomocy. I właśnie taki portal jak zrzutka.pl jest do tego fajnym narzędziem. Ludzie czasami nie wiedzą, jak mogą komuś pomóc, nie mają takiej możliwości, bo przecież nie pojadą na drugi koniec Polski, żeby, nie wiem, wbić łopatę i wybudować w takim, powiedzmy, Poznaniu, w Zoo Poznańskim, które nawet by im tego nie umożliwiło, wykopania rowów pod taki azyl. I trzeba im dać narzędzie do tego, żeby mogli pomóc. Nawet wpłata 5 zł przez kilka tysięcy ludzi daje już ogromną kwotę. Są tacy, którzy wpłacą więcej, są tacy, którzy wpłacą mniej, ale jak ludzie widzą, że ta górka rośnie, to ta górka rośnie. Natomiast jeżeli widzą, że ta górka stoi, no to twierdzą, coś tu jest nie tak. Więc zakładajcie w konkretnych celach fajne zrzutki, pamiętajcie o opisie, pamiętajcie o użyciu wszelkich możliwych środków, żeby ona hulała. Samo założenie zrzutki niczego Wam nie da. Świetnie. Bardzo dziękuję, Robercie, za wizytę, za podzielenie się radami. Trzymam kciuki za to, żeby akcja się udała. A naszych widzów i słuchaczy zachęcam do wspierania. Akcja na azyl dla dzikich zwierząt w poznańskim Zoo Hash Part 2. Możecie wspierać, możecie udostępniać. Robercie, wielkie dzięki, powodzenia z kolejnymi akcjami. Dziękuję, mam nadzieję, że z jednej strony bym chciał, żeby nie były potrzebne, bo chciałbym, żeby świat był tak ułożony, że wszystko jest fajne. Natomiast mam nadzieję, że jakaś tam okazja będzie, albo będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, że oby to nie było coś tragicznego, tylko może coś tym razem wesołego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.